Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie dnia z kolejnym kandydatem na stanowisko prezydenta miasta Słupska. Ze mną sekretarz gminy, pan Adam Sędziński, kandydat na prezydenta miasta Słupska. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Panie Adamie, jest Pan trzeci w kolejności zgłoszeń kandydatów, dlatego też jest Pan trzeci u nas na tych naszych rozmowach z kandydatami. Przeglądałem, przygotowując się na rozmowę z Panem, Wasz program. Bardzo bogaty, dużo tych punktów jest. Zastanawiam się, czy są jakieś obszary, których jeszcze nie poruszyliście, czy jeszcze kolejne rzeczy się pojawią? Znaczy, no, tak jak mówiliśmy od samego początku, nasz start naszego komitetu społecznego wiązał się z tym, że zachęciliśmy też mieszkańców do tego, aby zgłaszali nam propozycje, z którymi nowa władza w nowej kadencji powinna się zmierzyć, co można poprawić, co można usprawnić. W związku z tym, no, tych propozycji jest sporo. Widać, że jest dużo do zrobienia. My staraliśmy się oczywiście objąć wszystkie grupy społeczne naszymi zadaniami na najbliższy okres. Myślę, że każda grupa społeczna znajdzie coś ciekawego dla siebie. Faktycznie jest to program dosyć obszerny, ale on będzie wymagał jakiegoś szlifu, jakichś zmian. Staraliśmy się realnie, patrząc na rozwój miasta w ciągu najbliższych 5-10 lat, stworzyć taką wizję, która odpowiadać będzie większości albo wszystkim, nawet naszym mieszkańcom. Ja tak przeglądając program, miałem wrażenie, że to taka trochę lista życzeń jest. Nie wiem, czy udało się to policzyć, sprawdzić, jak to zrealizować, no bo oczywiście wszyscy chcielibyśmy być piękni i bogaci, no ale nie możemy tego tak sobie osiągnąć. Większość tych propozycji, które znajdują się w Waszych programach, to są rzeczy takie dosyć kosztogenne. Czy uważa Pan, że miasto będzie stać na to, albo inaczej zadam pytanie, no jeżeli miasto w tej chwili funkcjonuje na jakimś tam poziomie, to żeby zrealizować nowe przedsięwzięcia, nowe pomysły, musiałoby albo zwiększyć swój dochód, albo zrezygnować z części rzeczy? Ja w pełni powiem tutaj, zobowiązanie naszym jest to, że my patrzymy na to realnie. Miasto Słupsk nie może, władze miasta muszą podejść też do zarządzania i finansami, i majątkiem, i rozwojem w sposób taki aktywny i odważny. Wszystkie te propozycje są przeliczone, my przeanalizowaliśmy budżet. Ja w samorządzie pracuję naście lat, w związku z tym ja naprawdę mam doświadczenie, wiem, gdzie te pieniądze można wygenerować, gdzie można też poprawić efektywność dzisiejszej działalności i służb miejskich, instytucji. No to gdzie można poprawić? Wszystkie te priorytety, o których my tutaj mówimy, nie są wszystkie kosztogenne, jeszcze chciałem tutaj nadmienić, bo tak naprawdę część rzeczy można zrealizować poprzez lepszą synergię i poprzez szukanie efektów. Miasto jest miastem bardzo atrakcyjnym. Naszym zdaniem to jest miasto super położone w strefie nadmorskiej, ma swoje atuty, ma swoje słabe strony. Trzeba mieć świadomość w rozwoju, że te atuty trzeba wzmacniać, a pracować nad słabymi stronami. Program ten odpowiada właśnie tym wszystkim takiej analizie tych mocnych i słabych stron. W związku z tym te pieniądze, dzisiaj budżet odpowiada wartości prawie miliarda, to jest 907 milionów w wydatkach, są po jeszcze poprawkach instytucje, chyba 914. Spółki, które też dysponują budżetem, realizują one pewne zadania publiczne też w imieniu miasta albo na jego zlecenie. W związku z tym możemy powiedzieć, że to jest miliard do dyspozycji. No nie możemy rośnie, powiedzieć, bo przychód z podatków to jest okolice 150 milionów, z czego 100 milionów to jest dopłata do subwencji oświatowej chociażby. Nie, oczywiście my mamy zadania, które są realizowane przez subwencje, dotacje. Budżet składa się z dochodów własnych, z dochodów bieżących, z subwencji, dotacji zewnętrznych. Tak, w związku z tym no, to jest różne środki wpływają do budżetu, ale ja mówię o ogóle wydatków miasta, które jest w takim wolumenie, około miliarda złotych, jeżeli do tego dodamy nasze duże spółki miejskie, które też funkcjonują przecież w obszarze miasta. My pieniądze na programy, na naszą działalność, my w tym programie nie zakładamy aż tak kosztochłonnych działań. Ja od wielu lat w Słupsku słyszę, że nie ma pieniędzy, nie da się tego zrobić. Inne miasta to robią, tak? Są przykłady w niedalekiej odległości, tak? Tczew, darmowa komunikacja dla mieszkańców na przykład. Tak? My mamy częściowo w programie dzisiaj, chcielibyśmy zacząć od darmowej komunikacji dla uczniów. Chcielibyśmy, aby
uwierzyć w to, że można to zmienić tak naprawdę. Okay. Dzisiaj transport jest elementem, który przynosi nie tylko, nie można patrzeć na kwestie rozwoju miasta i wprowadzaniu nowych programów, tylko z punktu widzenia tego, czy mamy na to środki. Transport kosztuje 30 milionów złotych w budżecie, 10-11,5 to są wpływy plus strefa parkowania. Strefa parkowania, cała obsługa też organizacyjna, biletowa też kosztuje jakieś pieniądze. No mamy tam dziurę w wysokości około 10-15 milionów złotych w tym transporcie. Sam transport uczniów to nie jest koszt, około my szacujemy go na 3 miliony złotych, do 3 milionów złotych, ale to są ja też korzyści związane z tym, że ludzie przesiądą się do autobusów. Oczywiście, pozwoli Pan, że się odbiję, bo temat transportu również omawialiśmy z kontrkandydatami i również padło takie pytanie, bo Pana przeciwniczka w wyborach, Pani urzędująca prezydent Danielska Wojewódzka, miała w swoim poprzednim programie pomysł na darmową komunikację. Mhm. Nie został on zrealizowany. Ja Panią zapytałem, prezydent, dlaczego tak się stało. Więc Państwo możecie sobie obejrzeć tą rozmowę, odsłuchać te wszystkie argumenty, nie będziemy powtarzać ich teraz, bo nie ma na to czasu. Natomiast no jest alternatywa, fala. W tej chwili Słupsk wprowadził koszt 300 zł na rok na bilet na wszystkie linie, dla wszystkich, nie tylko dla młodzieży. Czyli złotówka dziennie, no to chyba nie jest koszt taki, który z punktu widzenia, nie wiem, mieszkańca robi różnicę. To zależy. To zależy, to zależy. 365 zł wydatkując w rodzinach tak raz, jednorazowo, żeby zakupić bilet na 365 dni, to może być duży koszt. To zależy od warunków danej rodziny, zamożności danych osób. No to w drugą stronę, ile to by kosztowało miasto? Ja uważam, że miasto nie może podchodzić do tego w czysty księgowy sposób, że tutaj traci przychody z biletu w jakiejś części, no bo ci uczniowie płacą dzisiaj bilet, przeważnie jakąś sieciówkę. Ja mam dwoje uczniów, którzy korzystają z autobusów i jeżdżą do szkół średnich w Słupsku. Płacimy tą sieciówkę, tak? Na wszystkie autobusy to jest koszt około 30 zł, tak? Miesięcznie. Kupuje się tam na 3 miesiące co najmniej, żeby to się bardziej opłacało, bo to też jest taki element, że gdzieś tam parę złotych się zaoszczędza. W związku z tym to nie są duże kwoty, które dzisiaj rujnują budżet. Te pieniądze można znaleźć. Mówimy o budżecie domowym czy o budżecie miasta? O budżecie miasta. Mhm. Dopłata, a czyli spowodowanie tego, że nie ma czegoś jak za darmo. Wiadomo, że te pieniądze trzeba wygenerować w innym miejscu. No to jaki ma pan pomysł? Ale jak to, mieszkańcy Słupska, no na przykład, no miasto poszerzyło się o 10 km2 w ostatnim czasie, tak? O tereny biznesowe, z którego spływają podatki, o teren zakładu unieszkodliwiania odpadów w Bierkowie, gdzie spływają z tego tytułu opłaty i podatki do miasta. W związku z tym to są dodatkowe środki, które dobrze byłoby, żeby mieszkańcy poczuli, że jest jakaś korzyść z tych działań związanych z poszerzeniem miasta. Tak? To są dodatkowe środki w skali następnych 10 lat, to będzie około 100 milionów złotych. Ten teren 10 kilometrów zawiera 100 hektarów terenów inwestycyjnych, które należy jak najszybciej sprzedawać i uzbrajać. Projekty są w trakcie, ale my powinniśmy szybciej działać. My w mieście podejmujemy decyzje bardzo długo. Projekt od pomysłu przez koncepcję, realizację, przetarg do wykonania i do jeszcze później sprzedaży, no to będzie to trwało pewnie 10 lat. Ja mam pomysł na to, że to trzeba już sprzedawać. My powinniśmy dzisiaj starać się zbudować tą bazę, która pozwoli nam uzyskać dodatkowe dochody. Miasto naprawdę ma potencjał, żeby te dochody wygenerować i już je dzisiaj generuje. Mieszkańcy muszą tą korzyść odczuć po prostu, bo uważam, że to był jeden z też takich, powodów, dlaczego ja stanąłem do walki o fotel prezydenta miasta Słupska. Dlatego, że uważam, że mieszkańcy, ja jestem mieszkańcem 47 lat w tym mieście, zasługują na dużo więcej niż dzisiaj otrzymują od miasta. I muszą uzyskać po prostu, żeby budować jakąś tożsamość, więź. Nie można im mówić cały czas, że nie ma pieniędzy albo że nie da się czegoś zrobić. Żebyśmy się też dobrze zrozumieli, ja chciałbym właśnie od Pana usłyszeć, jak to zrobić. Czy ma Pan gotową receptę na to? Bo obserwując te elementy programowe, to są życzenia. Więc jeżeli mamy już określone obszary, w których chcielibyście, aby miasto się rozwijało, do których by zmierzało, to być może należałoby
również podać przepis, jak to zrobić. Zapytam o kolejny punkt, bo możemy oczywiście tak ogólnie rozmawiać dosyć długo, ale chciałbym tak chociaż prześlizgnąć się po programie. Pojawiają się w nim takie, odnoszę wrażenie, że pojawiają się w nim elementy trochę zaczerpnięte z działań, które były prowadzone przez pana, przez władze gminy. Chociażby posiłki dla dzieci, czy dopłata do posiłków dla dzieci. W gminie jest to realizowane. Zaproponował pan również, aby taka dopłata znalazła się w subsku dla dzieci, które chodzą do szkół, tak? Tak, tak. Uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tym bardziej, że jest ono realne i jest już aktywnie funkcjonujące od wielu lat w sąsiednich samorządach, bo to nie tylko w dzisiejszej gminie Redzikowo. Ile w subsku jest dzieci w szkołach mniej więcej? To jest około 10 tysięcy uczniów. Zależy, jakie szkoły bierzemy pod uwagę. Jakby, czy to są podstawowe, nieco ponad 10 tysięcy plus przedszkola, tak, zakładam, że przedszkola i żłobki. Przedszkola dzisiaj mają karmienie. Czyli odstawiamy są, są elementem innej trochę przepływów i dotacji, bo te, no, żłobki są tematem trudnym, bo stawka za opiekę dzieci tych najmłodszych jest dużo wyższa, bo nie ma tam odpowiedniej dotacji z budżetu państwa. Czyli około 10 tysięcy, nieco ponad 10 tysięcy dzieciaków w szkołach. Tak, ale my to policzyliśmy. Ja mogę panu odpowiedzieć. Koszt tych posiłków, jeszcze biorąc pod uwagę założenie, że nie wszystkie dzieci korzystają z tego. I to jest zawsze, nigdy nie ma na 100%. Zresztą liczymy dzisiaj realnie u nas w okolicy, to jest 70-75% uczniów korzysta z takiej formy, bo to jest ryczałtowa opłata rodziców, która wpływa do szkół, do jednostki, która obsługuje. No, to może być Centrum Usług Wspólnych na przykład dla oświaty, dla miasta Słupska jest takie. Za chwilkę porozmawiamy o tym. W związku z tym ten realny koszt to będzie, mamy jeszcze też, też trzeba sobie o tym powiedzieć, że dzisiaj już część posiłków jest sfinansowana z budżetu państwa i z środków miasta, bo to jest program w zakresie dożywiania. Dzisiaj koszt tego jest to są dodatkowe środki 2 700 000 zł, które wpływa do budżetu miasta. To ja chciałbym od razu jakby zapytać o jedną rzecz, bo mówi pan o nowym programie, tam chyba zaproponowaliście 50 zł dopłaty, no tak? Tak? Szacowany koszt 50 zł miesięcznie. Dopłaty dla ryczałtu miesięcznego za posiłki w szkole, które będą mogły być wykorzystywane przez dzieci. A czym ten program różni się od tego, który jest w tej chwili, być może nie nazywa się w taki sposób, ale przecież rodzice mogą skorzystać z posiłków. Tak, różni się kosztem związanym z tym, że dzisiaj w szkole, na przykład, w której moje dzieci uczęszczają, to jest 10 zł dziennie. To ja sprawdziłem, jeśli chodzi o wkład, płaci się za ten tak zwany wkład, jest pomiędzy 4,60 a 4,90. Więc... Nie, no 10 zł jest opłata dzisiaj w szkole, żeby wykorzystać taki posiłek. A to jest szkoła średnia? Szkoła numer 5. Na szkoła numer 5, okej, okay, dobrze. No jest duża szkoła, w związku z tym ja jestem rodzicem, ja mam dzieci w szkole, ja znam te usługi. W związku z tym to nie jest koszt też, który powoduje, że budżet miasta nie może tego udźwignąć. Zresztą, tak jak mówię, my mamy, to jest kompleks działań, to jest szereg działań, które zwiększają efektywność z jednej strony i z drugiej strony generują dodatkowe fundusze na to, żeby zrealizować ten program. Tak? To jest realne, to się dzieje w innych miastach. Dlaczego w Słupsku nie może się to zmienić na lepsze, nie być to propozycją dla mieszkańców? Uważam, że wychodzimy trochę z takiego właśnie tego myślenia, że na nic my nie mamy pieniędzy, że miasta na to nie stać. My wcale nie jesteśmy jakimś miastem, nie powinniśmy być jakby miastem czy władzą miasta, która ma kompleksy przed wprowadzeniem jakichś odważnych decyzji. No chyba wszyscy się z tym zgadzamy, że chcielibyśmy, aby w naszym mieście się żyło mieszkańcom jak najlepiej, żebyśmy byli dumni z miejsca, w którym mieszkamy. Pozwoli pan, że ja tak troszeczkę będę starał się przyspieszyć, żebyśmy kilka tych punktów omówili. Pan sam przed chwilą wspomniał o pomyśle, które również znajduje się w waszym programie, czyli utworzenie Centrum Usług Społecznych. W ogóle skąd ten pomysł? Dlaczego tak? No, Centrum Usług Społecznych to jest nowe podejście do świadczenia usług i socjalnych, i społecznych, czyli szerzej, możemy szerszy wachlarz usług zaproponować mieszkańcom. Są środki wygenerowane też na działalność takich centrów usług społecznych. Ja
w ostatnich latach przekształcałem w gminie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na Centrum Usług Społecznych. W związku z tym jest to bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców. Realizuje dużo szerszy wachlarz usług, nie tylko pod względem kryteriów socjalnego, czyli nie tylko grupie mieszkańców pod kątem socjalnym się pomaga, tylko świadczy się usługi w szerokim zakresie. To są... A ile takich centrów jest na przykład w województwie Warszawa ma centrum. Pomorskim, zostawmy pomorskie może. W pomorskim jest ich około 8. 4. 4? 4 na 123. Ale Warszawa ma centrum usług. No my byliśmy jednym z pierwszych samorządów, który wszedł w ten projekt. Tak? Ale dzięki temu dostaliśmy, tak jak mówię, to są środki zewnętrzne, które dzisiaj są... Trend jest taki, że będziemy przekształcać te ośrodki pomocy społecznej w centra usług społecznych. Tylko i będziemy jest świadczyć taki usługi szerokim wachlarzem. Jedno pytanie, jeśli chodzi o centrum usług społecznych, bo w przypadku gminy, gmina nie realizuje zadań całodobowej opieki, prawda? Tak jak MOPR. Jak nie realizuje? No w jaki sposób? My mamy powierzone to zadanie. Ale nie macie MOPR-ów jako takich. No nie mamy miejskiego ośrodka pomocy rodzinie, bo nie możemy mieć. Gmina jest gminą, a miasto jest również powiatem. Bo tak? Jeżeli ja dobrze zrozumiałem, bo być może się mylę, ale... to proszę mnie wyprowadzić z błędu. Odnosiłem wrażenie, że idea w programie była taka, aby MOPR-y włączyć w ten system nowo powstałych... Panie redaktorze, miasto Warszawa ma Centrum Usług Społecznych. Miasto Warszawa, tak? Miasto... I stolica, kilka innych jednostek, powiatu, które zajmują się całodobową... No dobrze, ale dzisiaj Centrum Usług Społecznych składa się z zakresu działalności ośrodka pomocy rodzinie, tak jak tutaj jest, tak? I usług społecznych. Tak? Czyli mamy jakich? Wachlarz szerszy. Możemy mieć usługi transportu, możemy mieć usługi związane z utrzymaniem czystości, na przykład dla osób niepełnosprawnych. To bardzo fajnie funkcjonuje. Na przykład pomoc w myciu okien. Proste rzeczy to są. Pomoc psychologiczną szerszą, asystent osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa. Te rzeczy, tych o których Pan jest mówi, 30. są realizowane m.in. przez organizacje pozarządowe. To... No są realizowane i dalej mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe, bo sposób zlecania tego zadania, czyli powierzania go trzeciemu sektorowi, nie musi się zmieniać. Chodzi to... o to, żeby instytucja nie kojarzyła się tylko z pomocą socjalną. Instytucja musi działać szerzej. Pracownicy tej instytucji też inaczej funkcjonują, jeżeli współdziałają, mają synergię na działaniach społecznych i na socjalnych. To jest po prostu większa efektywność działania. Tak? Za te same środki możemy osiągnąć lepsze efekty. I to jest po prostu program, który jest możliwy. A jeszcze dodatkowo, jeżeli przekształcamy dzisiaj się w te jednostki, rząd dofinansowuje dodatkowo tą działalność, tak? Czyli możemy szukać grantów i na sam proces przekształcenia, bo to też się działo, i na zadania właśnie miękkie i część tych zadań, które dzisiaj realizujemy, możemy uzyskać dofinansowanie, tak? W związku z tym no, to jest droga ku przyszłości jakiejś, tak? I myślę, że to trzeba zrobić w tym momencie. Jest bardzo dobrze to oceniane przez specjalistów z zakresu polityk społecznych, tak? I to jest element poprawienia jakości życia mieszkańcom. Jeszcze tylko jedno zdanie wyjaśnienia, bo ja odnoszę wrażenie, że tego typu rzeczy łatwiej jest realizować w mniejszych ośrodkach. Siłą rzeczy one są bardziej skupione, łatwiej jest nimi zarządzać. Natomiast większe ośrodki mają wyspecjalizowane instytucje, które się tym zajmują, chociażby Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który zajmuje się, mają więcej organizacji pozarządowych. Więc jeżeli dobrze zrozumiałem i mam nadzieję, że nasi telewidzowie również, chciałby Pan, żeby była jakaś instytucja, która by to wszystko koordynowała. Znaczy, tak jak powiedziałem, jeżeli przekształcimy w Centrum Usług Społecznych jednostkę, będzie większa efektywność tych działań, tak? Bo naprawdę te informacje związane z kryterium socjalnym i informacje związane z potrzebami społecznymi, jakie ma mieszkaniec albo grupa mieszkańców, albo łączą się po prostu w jednym zasobie ludzkim, który tym zarządza, tak? I może proponować te działania bardziej efektywnie. I to naprawdę no, nie jest jakimś nowum, że należy tą synergię wykorzystywać. Tak? Dzięki temu efektywność tych usług jest lepsza i szerszy wachlarz dostępu do tych usług. Ja tak naprawdę dzisiaj mieszkańcy, grupy społeczne,
albo nie wiedzą też o tej działalności, która się dzieje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, albo ta informacja do nich po prostu w jakiś sposób nie dociera. Czyli problem jest głównie z informacją, tak? W ogóle informacja do mieszkańców w naszym mieście jest po prostu bardzo, bardzo ograniczona, albo po prostu trafia ona nie we właściwym czasie, nie we właściwe miejsce. A tak? Jaki ma Pan pomysł, żeby ta informacja lepiej trafiała? Jak chciałby Pan to zrobić? No, w jednym z naszych priorytetów jest większa partycypacja właśnie w działalności miasta, mieszkańców, ale żeby ta partycypacja była, ale w jaki sposób i udział tych mieszkańców, to musimy prowadzić odpowiednią politykę komunikacyjną. Dzisiaj konsultacje są ogłaszane w momentach, gdzie nie można już nic zmienić, nie da się nic z tym zrobić. Takie są odpowiedzi. Ja uczestniczyłem ostatnio w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym ringu, przebiegu od ulicy Bałtyckiej do ulicy Kaszubskiej i tam Gdańskiej. Czyli tej nitki, która jeszcze nie jest w realizacji. Tak? No i na odpowiedź moją i mieszkańców, czy ta koncepcja, którą dzisiaj Państwo przedstawiają, jest już elementem umowy z projektantem od paru miesięcy, otrzymuję odpowiedź, że tak, projektant już projektuje. No to po co koncepcję konsultujemy z mieszkańcami w momencie, w którym już zlecamy ten projekt techniczny. Ale ja tak się zastanawiam, i wykonawstwo tak mówimy naprawdę. Mówimy o tej nitce ostatniej, która jest w tej chwili realizowana, której praktycznie przebieg znany jest od kilkudziesięciu nie, lat. Nie, tak? Tej nitce. Portowa ulica, Kaszubska, Gdańska, z drugiej strony, na północ. Bo myślałem, że mówił Pan, bo wspominał Pan wcześniej o ulicy Inwestycyjnej, pamiętam, że były tam zarzuty, że raczej tamtędy powinien przebiegać ring. Sobie też spojrzałem na mapę, jak to wygląda i chciałem się dowiedzieć, jak ten ring miałby przebiegać. Panie redaktorze, ring od Westerplatte do ulicy Poznańskiej jest znany już jeszcze za prezydentury pana Biedronia. Była realizowana dokumentacja na ten etap. Koncepcja chyba była jeszcze za prezydenta Kobińskiego. Jeszcze wcześniej były już koncepcje, w części też, bo ona nie obejmowała na przykład osiedla Westerplatte u góry, powyżej ulicy Hubalczyków. W związku z tym, że to jest temat, który jakby długo był przygotowywany, zmieniły się w międzyczasie też okoliczności, no bo miasto jednak przyłączyło teren inwestycyjny Płaszewko. Tam też powstała infrastruktura. W momencie jeszcze myślenia na temat tego przebiegu, o tej infrastrukturze nie wiedziano. Tak? Ona nie była jakby fizycznie dostępna. Miasto dzisiaj zarządza całym tym terenem aż do obwodnicy, można powiedzieć, w tej części miasta. Fajnie, że otrzymujemy środki zewnętrzne na realizację takich ambitnych projektów, jak jest przebieg ringu. Ale dobrze byłoby również uwzględnić to, że można by było wykorzystać to, co się zmieniło od momentu koncepcji projektu do momentu faktycznej realizacji. Okoliczności wokół tej inwestycji, infrastruktura, granice, powiększenie miasta nastąpiło w tym czasie. Tak? A nie uwzględniono tego w żaden sposób w tym projekcie. To ja zapytam inaczej. Załóżmy, że pan Adam Sędziński jest prezydentem miasta Słupska. Teraz, w tej chwili, może to zrealizować. W jaki pan sposób by to wykorzystał? Jakby pan to zmienił? Panie redaktorze, teraz, w tym momencie, gdzie wycięto większość lasu, terenów, przygotowano tak naprawdę już ślad tej drogi, nasypano... Załóżmy, cofnijmy się w czasie. Wielkie miliony ton piasku, no to cofnijmy się nie pół jest roku możliwe do tyłu. To, żeby cofnąć po prostu to, co się zdarzyło dzisiaj, tak? Ja mówię o tym, że można by było zaoszczędzić pewne środki na realizację tego etapu ringu. Czyli nie realizować go? Nie. Zrealizować go z tą samą funkcjonalnością prawdopodobnie. Ja jestem przekonany, że też z mniejszą szkodą dla środowiska. A część tych środków, które dzisiaj no, ring ten generuje, ponad 100 milionów złotych, to jest koszty inwestycji, tak? Jakąś część, kilkadziesiąt milionów, nie wiem, ja nie jestem w stanie oszacować tego aż tak precyzyjnie, ale myślę, że 20, może 30 milionów złotych można było już realizować ring od ulicy Portowej do Kaszubskiej. To pozwoli Pan, że tutaj wejdę słowo, bo ja słuchając też Pana wcześniejszych wypowiedzi, chciałem się przygotować do tego i zerknąłem sobie na mapę, jakby teoretycznie mogłaby wyglądać ta część Mamy ringu. Rozmawiać o mapie? Ma Pan gdzieś tutaj mapę? To chętnie porozmawiam, ale przebieg tak naprawdę... Ulica Gdyńska dzisiaj, tak, najdłuższa ulica w Słupsku chyba i wymagająca remontu też od lat, która łączy się z ulicą Inwestycyjną przez słupki, które tam zostały postawione. Tam jest element. To zróbmy tak, metrów. Żeby było łatwiej, my pokażemy jest ulica to na mapie, Hubalczyków, która zaraz za lasem, za szpitalem,
też ma 200 metrów dosłownie przy pępowni tam ścieków, można połączyć te dwie ulice jakimś rondem czy nawet skrzyżowaniem. Ale to jest Natura 2000 przecież. No ale Natura 2000 gdzie? W tym Lasku? Nie, nie ma tam Natury 2000. Jeżeli mielibyśmy pojechać sobie ringiem... Gdyńska u góry. I jesteśmy połączeniem... za kościołem. Mhm. Za kościołem. Etap od Gdyńskiej do ulicy Bohaterów Westerplatte. Tak? Mhm. Ten, ja mówię o tym etapie, tak jak jest równolegle prowadzona to do ulicy Inwestycyjnej. Tak? Czyli jedziemy ten element sobie... jest jedno, dwujezdniowy, to nie jest szeroka droga, jakby element infrastruktury jest praktycznie podobny. Dzisiaj włączamy się też w tym samym miejscu na Westerplatte, czyli przy zjeździe na obwodnicę, tam jest 50 metrów. A co metrów dalej? Różnicy. Gdzie ta droga miała iść dalej? Do Gdyńskiej dochodzi od ulicy Poznańskiej, mhm, i później przechodzi przez ulicę Inwestycyjną. Tam jest teren infrastruktury biznesowej, zbudowany, częściowo w większości już można powiedzieć zabudowany. Czyli chciałby Pan jakby poszerzyć, można przesunąć... Można wykorzystać trochę... po prostu ulicę Inwestycyjną do tego transportu. Tak? Dzisiaj już to jest za późno, bo wycięto cały las tam. Tak? Wycięto cały las, jeżeli chodzi o ulicę Hubalczyków, i postawiono tą drogę w ogródkach po prostu mieszkańców, którzy kupili sobie nieruchomości, tak, na tym osiedlu. Mówię o przebiegu za szpitalem, od ulicy Bohaterów Westerplatte jedziemy za szpitalem Hubalczyków. Rozumiem. Właśnie. Później jest ten wąwóz, tak, w tym wąwozie, i dochodzimy do Gdyńskiej. Gdyńska. Czyli chciałby przy parafii Pan przesunąć kartego. Przebieg obwodnicy bardziej na zewnątrz miasta? Teraz czyli nie byłaby już się to droga... nie da tego zrobić. Mhm. Teraz nie będziemy gdybać o tym, tylko mówię, że należałoby w momencie podejmowania decyzji o przygotowaniu tej inwestycji wziąć pod uwagę okoliczności zewnętrzne, które się zmieniają. Dzisiaj, już wczoraj pojawiła się informacja też w mediach, że ten ring będzie opóźniony, że są problemy z realizacją ze względu na różnorakie kolizje. To tak? Nie boi się ja Pan, się nie że będę gdybyśmy... pytał Zimu, o jakie kolizje chodzi, ale też prawdopodobnie wynika to z tego, że po prostu okoliczności zewnętrzne, jakieś budowy obok spowodowały zmiany założeń projektowych. Tak? Tylko nie obawia się Pan, że gdybyśmy teoretycznie, cofając się w czasie, analizowali raz jeszcze, tworzyli nowe koncepcje, nowe projekty, to... Nie musielibyśmy analizować raz jeszcze. Mhm. Można to było zrobić w momencie podejmowania tej decyzji, tak? Bo to się działo równolegle. Nie można, znaczy, abstrahując od otoczenia, podjęcie decyzji o realizacji tej inwestycji, o otrzymaniu dofinansowania, tak? No było dużo wcześniej niż przejęcie terenów i ulicy Inwestycyjnej. Dwa lata temu, tak? Dwa lata temu otrzymano dofinansowanie. Koncepcja sama była robiona jeszcze za... Tak, ale ta koncepcja to jest tylko koncepcja, to jest tak jak mówię. Ale też projekty, musimy zgody, decyzje środowiskowe. Tak, cała procedura, ale miasto... I tak musiało złożyć oświadczenie o tym, czy się zmieniły te warunki, czy się nie zmieniły. No, tak? Ja tylko, taka jest procedura prawna. Chciałem zapytać, czy nie stałoby się znam. Z tym to samo, co z drogą S6, gdzie teoretycznie ona mogłaby zostać zrealizowana już wiele, wiele lat temu, ale z różnych też powodów. Nie, uważam, że nie stałoby się, że nie było ryzyka jakby utraty tego dofinansowania. Można po prostu zawsze pokazać lepszą efektywność projektu. No tylko o to chodzi. Tak? Jeżeli udałoby się my to zrealizować. My powinniśmy wydawać publiczne pieniądze efektywnie. I nieważne, czy to są pieniądze miasta, czy to są pieniądze rządowe, czy unijne, tak? To są pieniądze publiczne wszystkich podatników. Wydajmy je w sposób efektywny, w sposób oszczędny, rozsądny i z pełnym poszanowaniem też szkód, które możemy wyrządzić złym wydatkowaniem dzisiaj. Ja o tym mówię, że to naprawdę dzisiaj wycięcie jednego buku, który ma dojrzałego, żeby zrekompensować przyrodzie sam to drzewo tylko w zakresie produkcji tlenu, trzeba posadzić 1500 sadzonek 10-letnich takiego drzewa. W związku z tym miasto, które jest zielone i to jest atut tego miasta, tak? No to chyba wszyscy się oczywiście zgadzamy. Wszyscy się zgadzamy. No powinniśmy jakoś działać, aby chronić te nasze zasoby, tak? To są rzeczy, dla których ludzie przyjeżdżają tu po pracy w Warszawie po 10 latach w moim wieku, po robieniu kariery w innych miastach, przyjeżdżają tu, wracają, bo Słupsk jest miastem zielonym. Dlaczego my tego nie doceniamy, robiąc dzisiaj inwestycję, która pochłonęła 5000 drzew? A można było ograniczyć tą liczbę. Mi chodzi o to,
zawsze będę na tym pracował i tak to robię przez ostatnie 16 lat. Pieniądze muszą być wydawane efektywnie i nie możemy cały czas mówić, że nie mamy środków, albo nas nie stać, albo nie da się tego zrobić. Jasne. Wszystko da się Wszystko da się zrobić. Zgadzam się z Panem, trzeba oczywiście zawsze pomyśleć, zastanowić się nad tym tematem. Musimy powoli zmierzać do końca naszej rozmowy, ale są jeszcze dwa wątki, które chciałem poruszyć. Dwa wątki, które... No jeden został wywołany przez komitet dosłownie kilka dni temu. Sprawa, która w Słupsku jest dosyć gorąca. Wszyscy na ten temat mają swoje zdanie. Temat kina Millennium i tego, co się z nim stanie w przyszłości. Pan chodził do kina Millennium? No oczywiście. Ja też chodziłem, jesteśmy mniej więcej pierwszą w tym randkę samym wieku. Pod kinem Millennium. Więc jesteśmy z tym obiektem tak trochę emocjonalnie związani, prawda? Dorastaliśmy z nim, tak? Pan zaproponował, żeby miasto skorzystało z prawa pierwokupu tego budynku. Dla mieszkańców czy telewidzów, którzy być może nie są zaznajomieni, to jest kwestia 17 milionów złotych? Tak. A ja zaproponowałem przede wszystkim, zadałem po prostu pytanie władzom miasta, czy zamierzają skorzystać z tego prawa. Pani prezydent chyba odpowiedziała, Pani że nie. Pani prezydent odpowiedziała, że nie. Ja do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi oficjalnej, bo byłem zmuszony złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej. Czekam. Ale może, to chyba może jutro przez media było, czy na Ale sesji tam są rady. Kwestie jeszcze inne. Oprócz tego, czy zamierza, no to tam jest jeszcze Ale pan uważa, że miasto powinno skorzystać z prawa pierwokupu? Miasto dzisiaj, moim zdaniem, utraciło szansę odzyskania kontroli nad starym rynkiem i nad starym miastem. Nie takie pytanie było, czy miasto powinno skorzystać? Uważam, tak, że dzisiaj miasto powinno skorzystać z prawa pierwokupu, albo przynajmniej spytać mieszkańców, co oni na ten temat uważają, bo nikt dzisiaj mieszkańców nie pyta i to jest temat, który nie jest transparentny dzisiaj dla większości mieszkańców miasta, a dotyczy każdego z nas. Jak a pan jaki mówi, okres czasu jesteśmy... ma miasto na podjęcie decyzji o realizacji prawa? No, pani prezydent bardzo dobrze wie, że to jest 30 dni od wpłynięcia aktu notarialnego warunkowej Czy umowy sprzedaży. Czy musi zasięgnąć opinii Rady Miejskiej? Musi mieć zgodę Rady Miejskiej na tego typu działania? To jest uprawnienie prezydenta. Jeżeli środki w budżecie ma, to musi wystąpić do Rady Miasta o to, żeby te środki były zabezpieczone, ale... W tym przypadku Rada Miejska w grudniu wypowiedziała się jakąś ogólnym stanowiskiem, deklaracją, w którym powiedziała, że miasto ma usuwać wszelkie kolizje, aby prywatny inwestor mógł zrealizować tą inwestycję. Takie jest stanowisko Rady Miasta z grudnia. Czyli Rada Miasta, mogę je zacytować, bo mamy... Czyli Rada Miasta wybrana przez obywateli tego miasta? Dobrze, Rada Miasta jest wybrana przez obywateli miasta. Wszyscy o tym wiemy. Dzisiaj będziemy, 7 kwietnia będziemy w wyborach właśnie decydować o wyborze radnych i mam nadzieję, że część tych radnych przynajmniej się zmieni. W taki sposób nie można postępować z tak ważnym miejscem. Tak jak pan mówi, dla pana to jest emocjonalny związek, dla kogoś też. Ja, jako mieszkaniec Słupska, uważam, że powinniśmy być poinformowani o tym, że takie stanowisko w grudniu Rada Miejska wydała i... No ale to chyba byliśmy poinformowani. Nie byliśmy poinformowani. Strony miasto internetowe, nie są transmisje Rady, my informujemy w telewizji. Zapraszam bardzo serdecznie przejrzeć stronę, bo ja szukałem tego stanowiska. Zajęło mi to trochę czasu, a znam się jakby na tych narzędziach. No ale może pan wejść na transmisję z sesji, informacji publicznej. No nie każdy mieszkaniec wchodzi na transmisję sesji. W takich sprawach odbywają się konsultacje w cywilizowanych miastach, które szanują wolę mieszkańców i ich po prostu decyzje. Czemu się bać zapytać mieszkańców o to, co chcieliby w tym miejscu zrobić. A drugi aspektem tej sprawy jest jeszcze to, że kino Millennium to jest połowa tej działki, a druga połowa należy do miasta. Jest dzisiaj jeszcze stary rynek, który podlega modernizacji, tak? Tylko czyli cała płyta. W związku z tym to trzeba kompleksowo zapytać mieszkańców, jaka jest wizja. Ja pamiętam jeszcze sprzed kilku lat wizję taką, że Filharmonia powinna wrócić tam właśnie, do kina Millennium. I nigdy to nie mówiła, była Filharmonia w tym... Ale była taka koncepcja przedstawiana. Jest kilka wypowiedzi urzędującej pani prezydent, która mówi, że utrata tego budynku kina Millennium to najgorsza porażka miasta w historii. Jej zdaniem. W związku z tym nie rozumiem, dlaczego rozmawia się z radnymi. Fajnie, bardzo dobrze, że rada jest informowana. Nie wiem też w jakim zakresie, bo stanowisko jest tak skonstruowane, że jest naprawdę bardzo ogólne. Nie wiem, co to znaczy usuwanie wszelkich kolizji. To może znaczyć wszystko i nic.
Tak? Nie ma konkretów aż takich w tej uchwale, czyli jaki sposób konsultacji z Radą Miejską był, patrząc na dokumenty, na treść zawartego stanowiska, ja do końca nie jestem w stanie powiedzieć, czy radni wszyscy na pewno wiedzieli o tym, że będzie prawo pierwokupu i będzie możliwość z niego skorzystania. Ale mieszkańcy też mają prawo wiedzieć, co z ich sercem miasta się stanie. Oczywiście, że tak. Powinni być o tym poinformowani. Ja proszę od 2 tygodni o informację, panie redaktorze, i do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi na wniosek. Jest kampania wyborcza i jestem kontrkandydatem. Dla szacunku takiego nawet dyskusji publicznej, jeżeli ona ma nawet to zwiększyć chyba nie jakość, do mnie to pytanie, ale to jest pytanie ogólne też. Chciałbym powiedzieć, że tak wygląda sytuacja, że ja nie mam dostępu do tych informacji. Urząd ma pełen dostęp do informacji urzędnicy. Ja dzisiaj zakładam i rzucam pytanie po prostu w przestrzeń, tak żeby mieszkańcy się też zastanowili nad tym. Tylko ja pozwoli pan, że jak wrócę do realiów, tak? Ja specjalnie zapytałem, co pan na ten temat myśli, co pan sądzi na ten temat, bo pana opinia jako mieszkańca Słupska jest również interesująca, tym bardziej, że kandyduje pan na najwyższe stanowisko w mieście. Pytałem o budynek, który można kupić, skorzystać z prawa pierwokupu, ale z nim wiążą się również później inwestycje, z nim również pewnie będą się wiązały, jeżeli chcielibyśmy się pozbyć, pozwoli pan, że skończę, bo chyba większość osób miałoby taką chęć obiektu Biedronki stamtąd, to się wiąże z odszkodowaniami dla tego podmiotu, bo pewnie jest podpisana jakaś umowa wieloletnia. Więc jakby to wszystko to są następstwa podjęcia jakiejś decyzji, a mamy na to miesiąc czasu. No dobrze, ale my musimy wiedzieć o tym. My tak naprawdę jako mieszkańcy nic nie wiedzieliśmy. Ja byłem zaskoczony tym, że miasto tego prawa pierwokupu, w ogóle, że transakcja jest, w lutym tego roku, nie w zeszłym roku, kiedy stanowisko było podejmowane w grudniu, a transakcja była 14 lutego. W związku z tym do 14 marca jest czas na podjęcie decyzji. Wiem, że decyzję już pani prezydent podjęła, że nie chce skorzystać z tego prawa pierwokupu, ale niech mi powie, dlaczego nie chce tego zrobić. Tak? I niech powie to mieszkańcom, że że się nie pyta mieszkańców. Dzisiaj kino Millennium to jest elementem modernistycznej architektury, jedną z nielicznych takich budowli w Polsce, chyba naprawdę to z 2 budynki takie zostały, jest elementem unikalnym tak naprawdę. Może też to tworzyć koncepcja stworzenia tam później filharmonii albo jakiegoś centrum kulturalnego, które by ożywiło centrum miasta, była przedstawiana jeszcze za prezydentury. To się toczy ta dyskusja ponad 10 lat. Oj, chyba z 20 lat nawet. Nie, 12-13 lat z tego, co ja pamiętam sprawdzałem. Ostatniej ja nie jestem kadencji w stanie ostatniej daty powiedzieć dzisiaj, ale to jest kwestia kilkunastu może lat. My o filharmonii mówimy 20 lat, o wybudowaniu nowego budynku, bo ten nie spełnia wymagań dla wydarzeń artystycznych w jakiejś większej skali. Tak? W związku z tym my i tak jesteśmy w projekcie, posiada miasto projekt budowlany na przebudowę tej filharmonii, która jest dzisiaj na Alei Jana Pawła. W związku z tym no i tak środki, kilkadziesiąt milionów będzie musiało miasto wyasygnować na realizację tej inwestycji, tak? Czemu nie ma wariantów tych rozwoju? Nie ma wariantów takich A, B, C, tak samo z drogami, konsultacjami, innymi inwestycjami. Ja bardzo żałuję, że chciałbym po prostu mieć dostęp do informacji, tylko tyle. Ja bardzo żałuję, że nasz czas jest ograniczony, bo tych wątków, które gdzieś tam po drodze pootwieraliśmy, jest bardzo dużo i pewnie moglibyśmy rozmawiać jeszcze wiele, wiele godzin. Ja zapytam o ostatnią rzecz, której pan pewnie spodziewa się, bo to jest temat, który od samego początku pana kampanii gdzieś tam jest podnoszony. Jest pan sekretarzem gminy, której relacje z miastem, zwłaszcza w ostatnim czasie po poszerzeniu miasta, no nie są najlepsze. To chyba nie musimy tego ukrywać. Ta ostatnia kampania zwolenników i przeciwników rozszerzenia trochę zantagonizowała nam naszą tutaj lokalną społeczność. Pan był żywym orędownikiem tego, żeby miasto się nie rozszerzało. Teraz kandyduje pan na stanowisko prezydenta. Jak Adam Sędziński, jeżeli zostanie prezydentem, będzie myślał o przyszłości Słupska? Czy Słupsk się powinien powiększać? Czy Słupsk nie powinien się powiększać? Czy powinien pozostać w takich rozmiarach, jak jest teraz? No nie wiem, orędownikiem tego, żeby miasto się nie rozwijało przez poszerzenie, przeciwnikiem jakby takiego pomysłu, ja nigdy nie byłem. Ja byłem przeciwnikiem stylu wprowadzenia tej zmiany, sposobu wprowadzenia dyskusji,
przyczyn, jakim się, przyczyn albo powodów, jakie miasto podnosiło, władze miasta podnosiły tak naprawdę, aby to zrobić. Tak? Faktycznie jest to bardzo ciężki temat związany z antagonizmami, które zostały na tym temacie po prostu wyprodukowane. Miasto powinno się rozwijać, tylko że na rozwój miasta trzeba patrzeć z perspektywy dobra całej społeczności. Czyli powinniśmy się rozszerzać? Trzeba się pytać mieszkańców, trzeba z nimi rozmawiać i konsultować wszystkie projekty. Jeżeli mieszkańcy pobliskich miejscowości Kobylnicy i Bolesławic, może odnieśmy się też do tego drugiego kierunku, który był przedmiotem zainteresowania miasta, zdecydują, że chcieliby być w mieście. Dlaczego oni nie podejmują tej decyzji? A zna pan takie decyzje w przypadku innych miast, gdzie mieszkańcy gmin okolicznych zgadzali się na to, czy głosowali za tym w większości, żeby ich tereny zostały przyłączone? No jeden jest taki przykład w Polsce, gdzie udało się to zrobić w tej Zielonej Górze. Ale tam było zgodne połączenie całości gminy. To było 15 lat temu, można powiedzieć, i faktycznie ta, my jesteśmy dzisiaj w samorządem okrzepniętym po 30 latach. A to była zupełnie inna sytuacja. Od reformy to była zupełnie inna sytuacja, tylko należy prowadzić tak ten proces, który może wywołać jak najmniej kontrowersji. Tak? To ja zapytam inaczej. Dzisiaj miasto, ja odpowiem panu na to pytanie. Okay. Dzisiaj miasto straciło po prostu relacyjność z wszystkimi wokoło, z każdym sąsiadem. Niech pan mi powie, jako mieszkaniec z jakiegoś bloku czy ulicy, jakby pan był, prowadził jakiś konflikt albo taką trudną rozmowę z wszystkimi sąsiadami, każdy nie miał relacji z nimi. Czy to panu się dobrze funkcjonuje? Miasto powinno budować mosty, a nie budować mury na granicach albo mówić o tym, że tylko taki rozwój jest możliwy, bo inaczej miasto na nic nas nie będzie stać. To nie jest prawda. W związku z tym ja uważam, że jeżeli ten projekt może być przeprowadzony zawsze, jeżeli rozważymy wszystkie aspekty i nie, ja nie jestem przeciwny rozwojowi związanym z poszerzeniem granic miasta. Tak? Nie jestem przeciwny takim projektom, ale należy go rozważyć i przeprowadzić w należyty sposób. Rozumiem. I może tutaj postawmy kropkę, bo tak jak wspomniałem, wątków mamy otwartych mnóstwo. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję rozmawiać na te tematy, no bo jak pan słusznie zauważył, o naszym mieście warto i trzeba rozmawiać, trzeba informować, więc my, proszę państwa, będziemy spotykać się z kolejnymi kandydatami. Został nam już tylko jeden zgłoszony w kolejności, a państwa oczywiście zachęcamy serdecznie do udziału w wyborach i do podejmowania decyzji, na którego z kandydatów chcecie oddać głos. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do rozmowy. Dziękuję bardzo.